Łatwizna. Wystarczy znać ten wierszyk. Czemuś poszła żabko zielona na grób faraona. Okres, począwszy od września do grudnia, realizowaliśmy 3 dość duże spektakle w ramach projektu Teatr jak Życie. Przygotowaliśmy spektakl Jeśli chcę zobaczyć tęczę, który po raz pierwszy był grany w innej przestrzeni, w przestrzeni Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Był to spektakl bardziej o charakterze plenerowym. Dotykał problemów młodzieży. Takie było życzenie zresztą młodych aktorek, żeby właśnie o tym powiedzieć. Kolejny spektakl również miał nieco inny charakter. Był spektaklem lalkowym. Zagrała go młodsza grupa Na Fali Junior. Nosił tytuł Naprawdę mnie kochacie. Dotyczył problemu rodzin zastępczych, a tak właściwie mówił o miłości, o potrzebie miłości, tolerancji i akceptacji w rodzinie i środowisku rówieśniczym. I ostatni spektakl to był spektakl gwarowy, który zagraliśmy na Mikołaja, tutaj dla społeczeństwa w Ośrodku Kultury w Krobi. No ale gdzie masz te aparaty? Bezpie silnik! Spektakl, który był wyczekiwany przez społeczeństwo, ponieważ były to dalsze losy bohaterów spektaklu Papa jadę sobie do spa. Ten spektakl zagraliśmy rok temu podczas Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie. I obecny ten spektakl, Jeszcze aby jedna zima, był kontynuacją losów bohaterów z tej pierwszej części. Nie mam tak na naświgane tropie. Daj spokój, Sabinka. No ale ci powiem, że jak tak poszłaś po całości, to mogłaś jeszcze botoks sprawić. Gdzie ją botoks? Ponieważ wielu widzów pyta jeszcze o to, kiedy zagramy, postanowiliśmy zrobić prezent na Dzień Kobiet i zagrać go 8 marca tutaj w Ośrodku Kultury w Krobi. Serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś nie widział lub chce zobaczyć ponownie. No ciotka powiadał, że przyszedł na niego normalnie gwot i przy nim odmodnią i dostał takiego szwungu. Co? Wyście to robili we w pociągu?